Witam serdecznie. Gościem EUKLAS TV jest nowy trener Łódzkiego Klubu Sportowego, pan Wojciech Stawowy. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Trenerze, jakie jest pana pierwsze dotychczasowe skojarzenie, jeżeli chodzi o EUKLAS? Bardzo pozytywne. No, klub, który gra w Ekstraklasie, klub, który gra bardzo fajną, ciekawą piłkę. Może ktoś teraz powiedzieć, no ale nie przekłada się to na wynik sportowy, bo wiadomo, jaka sytuacja EUKLAS-u jest na chwilę obecną w tabeli naszej Ekstraklasy, ale to nie zmienia faktu, że w mojej ocenie, jeśli myślę o UKS-ie, no to myślę o klubie, który ma bogatą tradycję, o klubie, który ma naprawdę bardzo fajny zespół i do pewnego momentu bardzo fajnie radził sobie w tych rozgrywkach ekstraklasowych. Jaka była pierwsza reakcja, kiedy dostał pan telefon z zapytaniem o możliwość objęcia funkcji trenera w UKS-ie? Najpierw pewnego rodzaju zaskoczenie, bo przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się takiego telefonu, a potem po rozmowie z panem prezesem doszedłem do wniosku, że no jest to dla mnie na pewno duże wyróżnienie i duża szansa jako dla trenera, który, no nie będę ukrywał, już pewien okres czasu w tej ekstraklasie nie pracował, także na pewno duża satysfakcja i duże wyzwanie. Dużo czasu pan potrzebował, żeby właśnie podjąć tą decyzję o przyjęciu tej oferty i co ostatecznie przesądziło o tym, że zdecydował się pan złożyć podpis? Dużo czasu nie potrzebowałem z tego względu, że EUKS nie jest klubem anonimowym. To jest, tak powiedziałem, znana marka w całej Polsce. Poza tym jest to klub, który gra w Ekstraklasie, więc jak gdyby na bieżąco śledziłem te wszystkie wydarzenia boiskowe i to, co działo się w meczach drużyny UKS-u. Też tyle, o ile znałem drużynę, bo oczywiście nie jestem w stanie dobrze znać piłkarzy, bo nie przebywałem z nimi na co dzień, ale mogłem ich oglądać w meczach, więc też widzę, że potencjał w tej drużynie naprawdę jest spory, więc czasu na podjęcie decyzji nie potrzebowałem zbyt wiele, a przekonało mnie do tego przede wszystkim to, co mówił prezes EUKS-u, wizja przede wszystkim tego klubu, perspektywa tego klubu. To, że dziś EUKS jest w trudnej sytuacji sportowej, nie oznacza, że tego nie jesteśmy w stanie zmienić i oczywiście będziemy do tego dążyć i to jest też jak gdyby bodziec taki, który w dużym stopniu mnie motywował do tego, żeby takiego wyzwania, zadania się podjąć, skoro takie zadanie mi zaproponowano. Co można zmienić w funkcjonowaniu drużyny przez niecałe 4 tygodnie i to jeszcze wtedy, kiedy przynajmniej na początku nie będzie pełnej kadry do dyspozycji, tylko te zajęcia będą w mniejszych grupach? No na pewno jest to bardzo duże wyzwanie przed drużyną, przede mną, przed całym sztabem szkoleniowym. Czasu nie ma zbyt wiele, ale ja bardzo mocno wierzę w zespół, bardzo mocno wierzę w cały sztab, który tutaj będzie przy drużynie pracował i uważam, że jeżeli się mocno sprężymy, to jesteśmy w stanie naprawdę się do tych meczy dobrze przygotować. Sukcesy generalnie osiąga się poprzez ciężką pracę, ambicje i poprzez talent. Mam taką ogromną nadzieję, że ani ciężkiej pracy zawodnicy się bać nie będą, ani też nie będą pozbawieni ambicji, a co do talentu, to ja mówię, oglądając mecze, widziałem, że ta drużyna naprawdę ma potencjał. Ja nie będę robił żadnej rewolucji z tego względu, że uważam to, co robił trener Moskal tutaj w UKS-ie, robił naprawdę bardzo dobrze. Mnie się bardzo podobała gra tej drużyny i ja przynajmniej chciałbym w jakimś procencie powtórzyć to, co robił trener Moskal, jeżeli chodzi o wynik sportowy, jeżeli chodzi o w ogóle tą pracę, którą on tutaj wykonywał, bo wykonywał naprawdę bardzo dobrze. Więc rewolucji żadnej nie będzie. A co można zmienić, co można poprawić? Trzeba przede wszystkim bliżej poznać drużynę. Oczywiście tego czasu nie ma zbyt wiele. Też będziemy na początku trenowali w takich mniejszych grupach, ale to akurat się dobrze składa, bo te grupy będą dziś liczyły po 12-13 zawodników. Oczywiście jeszcze oprócz tego trenerzy, jest taki przepis na chwilę obecną, że może być 14 osób na boisku, więc to będzie też dla mnie szansa, żeby bardziej tutaj skupić się na takich zajęciach formacyjnych, pozycyjnych, czyli dużo popracować nad taktyką gry zespołu. Nie dlatego, że ona była zła, tylko dlatego, że po prostu ja chciałbym wprowadzić też pewne swoje rozwiązania. Dużo będzie indywidualnych rozmów z zawodnikami? Tak, będą indywidualne rozmowy z zawodnikami. Musimy się teraz troszeczkę częściej spotykać, niż będzie to miało miejsce później. Chociażby z tego względu, że tak powiedziałem, chcę drużynę lepiej poznać. Każdego zawodnika
z osobna, oglądać kogoś poprzez ekran telewizora, czy nawet na żywo, będąc na meczu, to nie to samo, co usiąść z nim i po prostu porozmawiać, tak? Zawodnicy też mają jak gdyby swoje zdanie, swoją opinię, chciałbym ją po prostu poznać. Stąd te rozmowy indywidualne na pewno się będą odbywać, będą się odbywać takie rozmowy w formacjach poszczególnych. No i jak czas już ta cała sytuacja pozwoli, no to oczywiście spora dawka różnego rodzaju odpraw, na których będziemy omawiali sobie to, co chcę, żeby drużyna po prostu robiła, jak gdyby jak najszybciej wdrażała w życie. Oczywiście głównym takim miejscem, które będzie do tego przeznaczone, to będzie oczywiście boisko piłkarskie. I jaki cel postawiły przed panem władze klubu? Cel jest prosty i myślę tutaj nie odkryję Ameryki. No, będziemy walczyć z dużą determinacją, z dużą ambicją, z pełnym zaangażowaniem o to, żeby się po prostu utrzymać w ekstraklasie. Każdy sobie zdaje sprawę z tego, że sytuacja nie jest łatwa, ale ta sytuacja nie jest beznadziejna. Wszystko można jeszcze zmienić, wszystko można jeszcze poprawić. To w dużej mierze będzie zależało od tego, jak przepracujemy te 4 tygodnie i z jakim nastawieniem przystąpimy do pierwszych spotkań ligowych. Ja jestem pełen optymizmu, pełen nadziei. Nadzieja umiera ostatnia i nie wolno jej tracić. Powtarzam to raz jeszcze, ja widzę w tej drużynie duży potencjał. Wiem, że trener Moskal wykonywał tutaj naprawdę bardzo dobrą pracę. Dlatego wydaje mi się, jestem wręcz o tym przekonany, że moje wejście tutaj w zespół nie będzie bardzo skomplikowane. Nie będę musiał niczego odwracać do góry nogami. Po prostu to, co było dorobione dobrze, a dużo takich rzeczy było, trzeba po prostu kontynuować i wprowadzić coś od siebie, coś swojego. Ale przede wszystkim cel, tak jak powiedziałem, gramy po to, żeby zostać w ekstraklasie, bo tu jest miejsce UKS-u. W sztabie szkoleniowym pozostają Jacek Janowski jako trener bramkarzy oraz Marcin Pogorzała. Nową osobą będzie Roland Tomas. Co możemy powiedzieć na jego temat? Dlaczego to właśnie jemu zaproponował pan funkcję asystenta? Z tego względu, że uważam go za bardzo dobrego szkoleniowca już, bardzo perspektywicznego, z bardzo dobrym pomysłem na grę, a przede wszystkim osobę, która ze mną współpracowała przez prawie 4 lata, więc bardzo dobrze zna jak gdyby moją metodologię pracy, to co ja chcę po prostu, żeby zespół grał, wie doskonale jak prowadzę zajęcia, taka osoba jest mi na początku bardzo potrzebna. I potem oczywiście w dłuższej perspektywie też, natomiast pozostali trenerzy też bardzo dużo tutaj wniosą, bo to są również młodzi, zdolni szkoleniowcy. Bardzo na nich liczę, na pomoc ich strony. Myślę, że tutaj jako sztab trenerski w całości będziemy stanowili taki team, który będzie wzorem dla drużyny, wzorem do naśladowania i że swoją jak gdyby charyzmą, zaangażowaniem bardzo mocno zarazimy zawodników. Nie koronawirusem, tylko tą swoją po prostu charyzmą trenerską, która na pewno z nas będzie na boisku w trakcie zajęć i odpraw tryskać. Wybiegając trochę bardziej do przodu w przyszłość, czy wasze przyjście oznacza też, że wkrótce do UKS-u trafią jacyś zawodnicy ze Stoli Warszawia? Tutaj nie chciałbym tak wybiegać daleko w przyszłość z tego względu, że dzisiaj przede wszystkim chcę się skupić na tym, co jest na chwilę obecną, czyli na drużynie, na przygotowaniach do ligi, która ma się niebawem rozpocząć. To jest jak gdyby dla mnie kwestia priorytetowa, natomiast na pewno przyjdzie czas na to, żeby też później w dalszej perspektywie pomyśleć o pewnego rodzaju jakichś ruchach kadrowych, wzmocnieniach. Ja przede wszystkim chcę zaufać tej grupie ludzi, która jest, którą tak jak powiedziałem, znam z odległości, z bliska będę poznawał z każdym dniem coraz lepiej. Na tych zawodników chcę stawiać, na tych zawodników liczę i wierzę, że sprostają dwóm rzeczom. Przede wszystkim swoją postawą zagwarantują UKS-owi pozostanie w ekstraklasie, a moje metody szkoleniowe bardzo szybko po pierwsze zaakceptują, a po drugie będą potrafili wdrożyć w te wszystkie poczynienia boiskowe. Na podstawie tych obserwacji, jak przez te kilka lat, odkąd odszedł pan od tego futbolu seniorskiego na centralnym szczeblu, zmieniła się ekstraklasa? No ekstraklasa, tak jak wszystko, zmienia się bardzo dynamicznie, prawda? Na pewno poziom sportowy powinien i idzie z roku do roku w górę. Na pewno zupełnie inny nacisk stawiają trenerzy w przygotowaniach zespołu.
inne naci stawiają na taktykę, na sposób grania. Te mecze są coraz bardziej ciekawsze, coraz lepiej się je po prostu ogląda. Ta liga nasza w mniejszym stopniu staje się taką ligą typowo fizyczną, siłową. Jest więcej zespołów takich, które chcą grać w piłkę, chcą bardziej preferować taki techniczny styl gry. Zresztą takim przykładem zawsze był dla mnie ŁKS i można tu wymienić jeszcze kilka zespołów w polskiej ekstraklasie. Także na pewno fajne stadiony, coraz lepiej grające zespoły, to jest to coś, co po prostu sprawia, że ta liga jest z każdym rokiem bardziej atrakcyjna. Zresztą wszyscy za nią tęsknimy, no bardzo kibicą na pewno teraz tego brakuje, że nie ma meczy, że nie mogą przyjść na stadion. No i przykre jest to, że pewnie przez jakiś okres czasu to jeszcze potrwa. Czy fakt, że nie ma publiczności w tej końcówce sezonu, nie będzie publiczności, może paradoksalnie trochę pomóc ŁKS-owi, kiedy ta presja z trybun może być mniejsza? Myślę, że nie. Myślę, że gdyby kibice byli, to bardziej by pomagali. Ja głęboko wierzę w to, że kibice też całym sercem są za zespołem, są za drużyną. Bardzo chcą, żeby ŁKS pozostał w ekstraklasie. Przecież prawda jest taka, że niedawno do tej ekstraklasy ŁKS awansował, tak? No wszyscy jak gdyby chcieli, żeby ta drużyna w tej ekstraklasie grała dalej i wszyscy tego chcą dalej, żeby tak było. Myślę, że doping kibiców, wsparcie kibiców w meczach, które na pewno nie będą łatwe, jest bardzo ważny, bardzo istotny, niż gra przy pustych trybunach z takim pogłosem i z taką jak gdyby cichością, czy też takim nastrojem meczu kontrolnego. No my się przede wszystkim tego musimy w pewnym sensie nauczyć, bo zawodnicy nie są przyzwyczajeni do takich meczów o stawkę, o punkty. No ale po prostu taka jest sytuacja, każdy ją taką będzie miał, taką samą. Musimy się do tego przyzwyczaić, oswoić, a przede wszystkim o tym nie myśleć. Trzeba mieć świadomość, że kibice nas będą oglądać poprzez ekran telewizora i mocno wspierać, bardzo w to wierzę i kibicować, żeby no każdy mecz teraz dla ŁKS-u zakończył się sukcesem, bo tylko to zapewni nam pozostanie w Ekstraklasie. Tyle na ten moment. Gościem ŁKS TV był trener Wojciech Stawowy, nowy szkoleniowiec Łódzkiego Klubu Sportowego.